Witajcie w Patki Arcymistrzów, część pierwsza. Coś weselszego, coś co każdego może pokrzepić, zbudować, dlatego że każdy z nas popełnił kiedyś strasznie głupie błędy i było mu na pewno bardzo przykro. Też przeżyłem nie raz i nie dwa takie sytuacje, w których po prostu odechciewało się grać. Wspomnieć należy najbardziej moją spektakularną wpadkę z arcymistrzem Tacznikiem, którą na pewno nie omieszkam jej pokazać. Po takiej partii przez pół roku, to jest dla mnie porównywalne do tego, jak bokser ma ciężki knockdown. Dlatego, że później podnieść się z tego jest diablo trudno, a natura ludzka raczej podpowiada, że szydzimy z takich wpadek i to również mnie spotykało. No mówię, przez pół roku bałem się dotknąć figur. No, na szczęście udało mi się jakoś tego podnieść, natomiast no, było to szeroko omawiane w różnych czasopismach międzynarodowych. Dostałem się na okładkę takiego jednej z takich gazet. No nie w tej postaci chciałbym się tak znajdować w takich sytuacjach, no ale cóż. Przejdźmy zatem do przykładów. Pierwsza partia Zapata Anand to był rok 88, wówczas jeszcze nie było komputerów prawdopodobnie, znaczy nie było tak dostępnych komputerów. Korzystano z informatorów do przygotowania do partii i Anand z uwagi na to, że zapatrzył się na rekomendację podaną w informatorze, nie sprawdził jej. Partia tam poprzednia zakończyła się w obronie rosyjskiej, w partii rosyjskiej remisem. Postanowił powtórzyć wariant, no i zobaczmy jak się to skończyło. E4, E5, skoczek F3, skoczek F6, skoczek E5, D6, skoczek F3, skoczek E4, skoczek C3 i teraz Anand, już nie pamiętam jaka była ta poprzednia partia, natomiast zagrał on goniec F5 i po ruchu hetman E2, no musiał uznać się za pokonanego. No partia tragiczna na pewno dla niego, nie ma się co dziwić. Podejrzewam, że mógł nie być najbardziej, największym zwolennikiem tamtych zawodników, którzy grali. Poddał się dlatego, że po ruchu hetman E7, jedynym w tej pozycji, następuje ruch skoczek D5 i nie ma jak się bronić przed albo skoczek bije C7, albo przed D3 i skoczek ginie na związaniu. Mistrz świata obecny, przepraszam, jeden z mistrzów świata, nie obecny, tylko ten, który był poprzedni, Viswanathan Anand przegrał w ruchu 6. Także no myślę, że to jako pierwszy przykład jest to dobra partia. Następnie zobaczmy partię z meczu o Mistrzostwo Świata z 1889 roku. Czigorin grał ze Steinitzem. Myślę, że możemy zacząć od pozycji w ruchu 15. Po gońcu F4 białe stały zupełnie normalnie. Pozycja wydawała się zupełnie spokojna i Czigorin zagrał, przepraszam, Steinitz zagrał goniec C5, hetman C1, goniec G4. Nic wielkiego nie grozi. Goniec G3, wieża AD8. I teraz zamiast zagrać ruch na przykład wieża B1, który prowadzi do zupełnie normalnej pozycji, nic się wielkiego nie dzieje, Czigorin postanowił pogonić gońca białopolowego, zagrał ruch H3, no tylko że niestety po gońcu F3, skoczek F3, dama G3, okazało się, że król jest związany z pionkiem i nie można odbić na G3 i po ruchu król H1 chyba z rozpędu zagrał to Czigorin i po hetmanie G6 partia trwała jeszcze 6 ruchów, natomiast oczywiście zakończyła się pewnym zwycięstwem czarnych. Także zobaczmy, już drugi raz mistrz świata, przepraszam, w partii o Mistrzostwo Świata bądź partii mistrza świata następuje podstawka w jednym ruchu figury. No to jest coś nieprawdopodobnego wręcz. Następnie partia Korczno i Karpow. Staramy się na początku wybrać takie partie tych zawodników naprawdę bardzo znanych, które okazują, że człowiek jest omylny i nie można przyjmować przed partią, że na pewno skoro gram z arcymistrzem, to na pewno przegram. Jest to bardzo błędne myślenie, dlatego że kiedyś przecież trzeba spróbować wygrać z lepszym przeciwnikiem. A czemu nie z arcymistrzem? Przejdźmy do partii Korczno i Karpow. Mecz kandydatów z 1974 roku, finał. D4 konie F6, konie F3 E6, G3 B6. No tutaj nie chodzi mi o debiut. Goniec G2, goniec B7, C4, goniec E7, skoczek C3, roszada, hetman C2, C5, D5, ED5, koń G5. Zupełnie normalnie koń C6, skoczek D5, G6 i uwaga, pierwszy ruch, przy którym już pomysłowy Dobromir powinien zacząć myśleć. Hetman D2.
Dlaczego białe ustawiają hetmana przed gońcem? No coś jest nie tak. A możliwe, że chcą zagrać B3, goniec B2 i ustawiać się na drugiej diagonali, ale już coś śmierdzi w tej pozycji. Dalej nastąpiło skoczek D5, goniec D5 i wieża B8, bardzo słaby ruch. Tutaj już należało, już czerwona lampka powinna się Karpowowi zapalić, że coś jest nie tak. Wszystkie figury białych, lekkie i plus hetman, do czegoś się szykują. Coś tutaj nie prądzi za bardzo, za przepraszam. No i Karpow, nie wiem, czy nie doliczył, czy nie zauważył, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Zamiast zagrać goniec G5, hetman G5, hetman G5, goniec G5 i na przykład wieża E8, myślę, że jest troszeczkę gorszą pozycją. Zagrał wieża B8, z ideą zagrania jakiegoś skoczka D4, wymianą figur, natomiast nastąpiło nagle skoczek, znaczy Karpow to zagrał, nastąpiło skoczek bije H7. No teraz oczywiście po biciu nastąpiłoby hetman H6, król H8, dama G6, król H8. Pewnie jakieś goniec bije F7 nawet by wystarczyło. Tyle materiału białe zdobyły, że to zupełnie w porządku pozycja. A może jeszcze inne są jakieś sposoby. Myślę, że nawet ruch goniec E4 podejrzewam, że skończy. Czyli teraz w tej pozycji po skoczek H7, król H7, hetman H6 szach, król G8, hetman G6, król H8, hetman H6 i po królu G8 goniec E4. Może tego ruchu nie widział mistrz świata? Nie wiem. Dlatego, że no tutaj to banalne ruchy to są. To nie jest nic wielkiego. I nie wiem, nie docenił widocznie tego. Albo po prostu po skoczka H7 nie widział. Może to jest przypadek ślepoty szachowej. Wieża E8 nastąpiło, hetman H6. No Korczyn oczywiście takie pozycje już odpuścić nie mógł. Skoczek E5, skoczek G5. Grozi mat, goniec G5, goniec G5. Dama bije G5. No ale niestety po damie G5 nie ma ruchu skoczek F3 szach z uwagi na po prostu goniec bije F3. A po gońcu D5 roszadce, skoczek goniec C4, F4, no Karpow uznał, że już należy założyć papucie, już kulić ogon i pójść do pokoju, przygotować się na następną partię. Często właśnie przy takich przegranych, czy podstawkach ordynarnych, często gramy jakiś ruch z rozpędu i nie można się denerwować, że tak powiem, na przeciwnika. Jak on może taką pozycję grać? Przecież to on przegrywa już szybciutko. Tak, zgadza się, ale dajmy mu odetchnąć chwilkę. Pamiętam, jak sam grałem w Polanicy Zdroju x lat temu, jak mój przeciwnik przegrywał właśnie z takim brzdącem, jakim byłem, nie wiem, miałem może z 8 lat i wyszedł i na 40 minut musiał się przespacerować, bo nie był w stanie psychicznie wytrzymać, że z takim dzieckiem wówczas przegrał. Patrzmy następną partię. Bałaszow, Tukmakow, rok 1975, Wilno. No i tutaj nie chodzi mi o debiut. D4 koń F6, C4 G6, koń C3 D5, obrony Grünfelda. CD5 koń D5, E4 koń C3, BC goniec G7, goniec C4, C5, skoczek E2. To był chyba wariant polecany przez arcymistrza Sakajewa w swojej książce. Nazywano arcymistrza Sakajewa kiedyś białą śmiercią, dlatego że biały miał blisko 90% rezultat na poziomie tam 2600. No niestety czarny mi nie dawał rady, więc dlatego było to gorzej. Skoczek C6, koniec E3, roszada, hetman C7. Wszystko wydaje się pięknie. Wieża C1, wieża D8, dama D2, dama A5, wieża FD1, B6, goniec H6, goniec A6. Na razie nic nie zapowiada, żeby coś się działo złego. Goniec A6, goniec H6, dama H6, dama A6, koń F4. No i teraz niestety czarne nie poczuły bluza. Myślały, że już po CD zdobędą pionka. Natomiast tutaj należało grać dama A3. No, pozycja białych jest lepsza, ale jest jeszcze grywana dla czarnych. Nastąpiło CD4, wieża D3. No i po hetmanie A3, który pewnie przygotował Tukmakow, nie zauważył, że białe mają śmiertelny ruch skoczek H5 z matem w następnych dwóch ruchach. Po GH, wieża G3, hetman G7, a w ogóle teraz grozi dama G7. Także czarne po prostu przeoczyły. No nie wiem dlaczego. Bardzo, bardzo taki prosty manewr, prosty motyw. Wieża D3 i skoczek H5. Chyba nie liczył na to, że Bałaszow, przepraszam, jest aż takim leszczem, żeby tak podstawiać. No ale cóż. Następna partia. Rustemow, Lugowoi, Sankt Petersburg, 98 rok. Tutaj mamy normalne, również otwarcie D4, skoczek F6, skoczek F3, E6, C4, D5, skoczek C3, goniec E7, goniec F4, roszada E3, C5, DC5, goniec C5, A3, skoczek C6, pozycja zupełnie normalna, wieża C1, D4, skoczek D4, skoczek D4, B4,
goniec b6, ed4, goniec d4, goniec d3. Czarne nie mają problemu, zagrały e5, goniec g5, h6. No i w tej pozycji Rustemow no, zareagował bardzo źle, dlatego że należało już bić na f6, pogodzić się z tym, że pozycja prawdopodobnie będzie dla niego gorsza, ale bardzo przyspieszył ten proces realizacji przewagi przez czarne, bo po gońcu zagrał goniec h4 i teraz, jak pewnie się domyślacie, zagrał Lugovoi goniec bije c3, no i okazało się, że po wieża bije c3 nastąpi hetman d4 i mamy widły na gońca i na wieżę. Partia znów pokazująca, jak proste nieraz popełniają błędy zawodnicy naprawdę silni. Następnie Michał Czyszyn, Romaniszyn, d4 skoczek f6, c4 g6, koń f3, koniec g7, skoczek c3, d5, obrona Grünfelda, cd5, koń d5, e4, koń c3, bc, c5, goniec e3, dama a5, dama d2, koń c6, wieża b1, wszystko się zgadza, cd, cd, roszadka. No i teraz białe chciały już zdobyć centrum, chciały wymienić hetmany. Należało albo pobić na a5, albo zagrać goniec d3, zupełnie normalne dwa naturalne ruchy. Natomiast one postanowiły tak. Przeciwnik broni tylko skoczkiem tego hetmana na a5, więc przegonię skoczka i wtedy zobaczymy, co się będzie działo. Tak? Wtedy pewnie pobije na d2 i odbije, tylko że niestety zapomniał grający białymi Adrian Michał Czyszyn, że po d5 no niestety otwiera się też długa diagonala i goniec i po gońcu c3 musiał uznać się za pokonanego. Także no jak widać, to są proste błędy. Cały czas powtarzam, to nie jest najczęściej nic skomplikowanego, to nie są jakieś nieprawdopodobnie trudne kopyta do znalezienia, tylko są zwykłe, ordynarne podstawki. Zdarzają się każdemu. Następnie. Hübner Tal. Partia z Wajkan Z z 82 roku. E4, E5, koń F3, koń C6, goniec B5, partia hiszpańska. A6, goniec C6, wymienny wariant. DC, roszada. F6, d4, goniec g4, de, dama d1. No wydaje się, że w tej pozycji to podstawić coś będzie naprawdę ciężko. Wieża 1, fe, wieża d3, goniec d6, no wszystko pięknie, czarny pewnie wyrównał. Skoczek bd2, skoczek f6, skoczek c4, roszadka, skoczek ce5, goniec h5. No i następuje nieprawdopodobny błąd, niewytłumaczalny wręcz. Hübner znany był z tego, że raczej nie miał zbyt dobrej psychiki jak na ten poziom, dlatego że kiedyś prowadząc meczu 2-0, znaczy prowadząc, przepraszam, w jednym z meczów Mistrzostwa Świata, poddał się, dlatego że nie był w stanie wytrzymać presji, jaką kładzie na nim prasa. No i teraz zagrał goniec F4 po raz kolejny, pokazując, że no, psychika nie była na jego najsilniejszą stroną. Oczywiście po ruchu skoczek C4 na przykład, pozycja prawdopodobnie jest koło równości, stoi może czarny ciut lepszy, no ale po skoczek F4 goniec F3 przerwał, lecz róg trzymał jeszcze. A wszystkim się zdawało, że to Wojski gra jeszcze, a to echo grało. Bo po wieża F3 nastąpi skoczek H5 i po gońcu G3 skoczek G3. No i białe staną bez figurki. Zobaczmy, co dalej. Szpraget Smysłow, rok 85. D4 skoczek F6, C4 E6, skoczek F3, goniec B4, goniec D2 A5. No nic nowego pod słońcem. Skoczek C3 roszada, a E3 D6, hetman C2 skoczek BD7. Goniec d3, e5, roszada wieża e8, czarne stanęły zupełnie normalnie. Białe zagrał e4, ed, koń d4, c6, wieża 1, koń e5, h3, dalej pozycja jest zupełnie normalna. Może po końcu c5, zamiast zagrać skoczek f5 z lepszą troszeczkę, z uwagi na słabość na polu d6, białe postanowiły powoli, spokojnie wzmacniać pozycję, tylko że niestety po końcu h3 okazało się, że za bardzo już nie ma co robić. Stanął szpraget w turnieju kandydatów. Stanął po prostu bez pionka na czysto. Po GH nastąpi goniec D4, skoczek F3 z wygraną. Natomiast tutaj już chyba mu psychika siadła, dlatego że po prostu się już poddał w tej pozycji. Myślę, że troszeczkę przedwcześnie. Co prawda grozi goniec D4, goniec D4, skoczek F3, grozi skoczek, nie wiem, goniec E2 należało zagrać w tej pozycji. Myślę, że partia może nie jest zakończona, natomiast widać kolejną prostą podstawkę. Goniec E3, goniec H3, no nic skomplikowanego. King kontra Frias Pablaza z Anglii z 1990 roku. E4, C5, koń F3, D6, D4, CD4, koń D4, koń F6, koń C3, koń C6. Obrona sycylijska, wariant Rausera. Goniec E2, dosyć miękkie. E5, skoczek F3. Goniec E7, goniec G5, rolka, rolka. Goniec E6, goniec F6, koń D5.
Widać, że białe dostały taką minimalną przewagę z uwagi na to, że trzymają za pysio jednak to centrum całe. Skoczek d5, wieża c8, c3, goniec g5, koń g5, dama g5, dama d3. No i teraz widać, że białe mają leciutką przewagę, dlatego że po goniec d5, hetman d5, słabość na d6 będzie bardzo widoczna. Będzie groziło f4. Dobrze byłoby wymienić tego skoczka z d5 za własnego skoczka. No i King, znaczy Freas Paplaca postanowił tak zrobić, zagrał skoczek a7, no tylko niestety spotkała go bardzo, bardzo nieprzyjemna niespodzianka, mianowicie po hetmanie g3 okazuje się, że nie ma jak bronić tego skoczka na e7, bo po hetman g3 nastąpi skoczek a7, szach wtrącony i odbicie damy. No pozycja, wiadomo, no to jest bardzo prosta podstawka. Grający czarny miał ranking 2500, także no w 90 roku, także to było, wyznaczyło dużo więcej niż obecnie. Natomiast no tak, to jest typowy przykład ślepowy szachowej. Należało w pozycji przed skoczkiem e7 zagrać po prostu, nie wiem, wieża fd8 i pozycja byłaby ciut lepsza dla białych. No tutaj skończyło się, że tak powiem, tragedią dla czarnego. Następna partia je Van Veli z 1997. Van Veli 2655 wówczas miał. d4 koń f6, koń f3 g6, goniec g5, goniec g7, koń bd2 roszada, e3 d6. Goniec c4, c5, c3, no domek różnie nazywany kiedyś domkiem Dody, taki był dwukrotny mistrz Polski, później obecnie można o tym mówić domek Paklezy z uwagi na to, że Zbyszek Pakleza, arcymistrz, również gra często ten wariant. Zmienia się to po prostu w zależności od czasów, ta nazwa, no ale na pewno nie zmienia się to, że teraz w tej pozycji nie zmieni się, nie zmieniło, nie zmienia i nie będzie się zmieniać, że Lok Van Veli zagrał ruch B6. No i teraz, co się okazało? Pomysł w ogóle świetny. Goniec B7 zagrać, rozwinąć figurki, bomba. No ale no niestety po goniec F6 okazuje się, że no cóż, długa diagonala została otwarta, ale to biały zajmie ją pierwszy, no i niestety poskromi tą wieżę. Goniec D5 i do poddania od razu. Nie ma jak bronić na A8. Trzeba już przynajmniej figurę oddać. No, Van Veli jeszcze chyba z rozpędu zagrał goniec A6, goniec A8, D5, no próbujemy gońca złowić. No ale po C4, DC roszada, no CD, ED, goniec D4, koń C4, no wreszcie zrozumiał, że chyba już naprawdę wystarczy. Już albo trener rzucił ręcznik, no bo to już inaczej się nie da tego nazwać. Patrzmy ostatnią partię przed kolejną częścią. Anderson Ulf grał z Dragoljubem Velimirowiczem, to 97 rok, partia z baru. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Partia grana w barze. E4, E6, D4, D5, koń C3, koniec B4. No, obrona francuska, wariant Vinavera. Skoczek G2, troszeczkę boczne. DE, A3, goniec E7, skoczek E4. Skoczek C6, G3. Skoczek F6, goniec G2. E5, koń F6, goniec F6. D5, koń E7, koń C3. No, wszystko się zgadza. Biały dostał leciutką przewagę przestrzeni. No i teraz czarny zamiast zagrać ruch na przykład skoczek G6, nie, może skoczek F5, może roszadę, postanowił rozwinąć jedyną nierozwiniętą lekką figurę i zagrał goniec F5. No i z uwagi, moim zdaniem, duży wpływ na poziom tej partii było to, że była ona grana w barze, bo po G4 okazało się, że Velimirowicz traci figurę, bo grozi po odejściu gońca białopolowego G5, stoi on po prostu bez figury. Wrócimy na pewno jeszcze do tego tematu podstawek. Będziemy starali się też je szybko przedstawiać po to, żeby po prostu pokazać Wam, żebyście uwierzyli w siebie, że nie warto zakładać od razu, że skoro gramy z silnym zawodnikiem, jest on nieomylny. Bzdura. Będziemy powracali i pokazywali Wam więcej takich przykładów. Dziękuję.